Cześć, witam wszystkich serdecznie. Nowy rok i całkiem realne staje się to, że jako ludzkość poznamy się bliżej z UFO, także przed nami niezłe randewu. Na początek krótki film. Żanna, a jest li Anunnaki wśród ludzi? Da, koniecznie jest. A potem zapraszam na jeszcze. Jak nam известно, w skorym czasie na Ziemię przyjdą silniejsze kataklizmy. A odkąd oni zaczną? Мы пытаемся решить этот вопрос, мы пытаемся договориться, чтобы это не произошло. Нам очень жаль Корею, Японию, потому что там живут очень хорошие люди. Мы делаем все возможное, чтобы это не произошло. На Фейсбуку моего коллеги из руху АЛЛАТРА ТВ спойлерованы są wydarzenia, czy realne, czy tylko medialne, ale przepowiednia Żany już niedługo w całości na Alatra TV. Czy to fake, czy nie fake, co o tym myśleć, sam nie wiem. W każdym razie robi wrażenie. Jak nam известно, w skorym czasie na Ziemię przyjdą silniejsze kataklizmy. A odkąd oni zaczną? My pytamy się решить этот вопрос, мы пытаемся się договориться, чтобы это не произошло. Нам очень жаль Корею, Японию, потому что там живут очень хорошие люди. Мы делаем все возможное, чтобы это не произошло. Dziewczyna o bardzo podejrzanym spojrzeniu, nie wiem czy was uwiodła, ale ma w sobie coś, mówi bardzo dziwne rzeczy, które mają spotkać Japonię i Koreę, czyli Daleki Wschód, Azję. To przepowiednia jedna z trzech części w tym nagraniu, czy się sprawdzi, to się okaże. Ja chciałbym zobaczyć całość tego materiału, bo na razie widziałem tylko fragmenty i są dziwne. Жанна, скажите, пожалуйста, а будет ли в 2021 году контакт с анунаками? А в каком году он прекратился? Если dobrze zrozumiałem, zapytana, czy będziemy mieć w tym roku kontakty z obcymi, odpowiedziała, a czy one kiedykolwiek ustały? Перед основным контактом с людьми будет набираться делегация с арабских стран. Арабы будут первыми удостоены чести, наивысшей чести стать первыми посетителями Манфима. А почему именно арабы? Потому что именно они будут поддерживать те события, которые грядут, те изменения, которые грядут в ближайшем будущем. И именно арабы будут теми, кто узнает того, кто пришел. Они будут первыми из тех 10 тысяч, о которых говорил величайший пророк Мухаммед. А пророк в действительности был? Конечно, был. Ведь он же величайший из людей. Mocne to jest, słuchajcie, bo w tym fragmencie jest o tym, że pierwszymi, którzy zostaną zabrani gdzieś tam i będą mieć kontakt, będzie delegacja z krajów arabskich, a potem uzasadnienie tego i powołanie się bezpośrednio na proroka, czyli to jest około miliard ludzi, którzy wyznaje tą religię i rozumie pisma. Także słuchajcie, robi się grubo. Основным контактом с людьми будет набираться делегация с арабских стран. Арабы будут первыми удостоены чести, наивысшей чести стать первыми посетителями Манфима. А почему именно арабы? Потому что именно они будут поддерживать те события, которые грядут, те изменения, которые грядут в ближайшем будущем. И именно арабы будут теми, кто узнает того, кто пришел. Они будут первыми из тех 10 тысяч, о которых говорил величайший пророк Мухаммед. А пророк в действительности был? Конечно, был. Ведь он же величайший из людей. Жанна, скажите, пожалуйста, а будет ли в 2021 году контакт с анунаками? А в каком году он прекратился? Gördüğüm bu paketler beni permanent
ściągam sobie teraz na głowę lawinę hejtu i różnego rodzaju obelg, bo wiem, że te oczy straszne, to oczy gadzie, tak, Anuaki, padły te słowa, obcy, Anu i w ogóle gady. Tak, być może. A być może to tylko marketing sieciowy i bardzo sprytne podejście do promocji w internecie. Kto wie? Жанна, скажите, пожалуйста, а будет ли в 2021 году контакт с анунаками? А в каком году он прекратился? Жанна, а есть ли анунаки среди людей? Да, конечно, есть. I celowo nie tłumaczę tego filmu, nie daję polskich napisów, ani nie tłumaczę go na język polski moją narracją, moim lektoratem, bo nie chcę, żeby ktoś mnie posądził o jakieś błędy, manipulacje, ewentualnie po prostu mataczenie. Tłumaczcie sobie sami, ale powiem tylko, że ten fragment dotyczy tego, czy na Ziemi są Anunnaki, i ona odpowiada: tak, są. Oczywiście, że są. Żanna, a jest li Anunnaki wśród ludzi? Da, koniecznie jest. Żanna, многие люди говорят о том, что ваше появление было предсказано в мультсериале «Симпсоны». Конечно, «Симпсоны» — это наш проект, мы его курируем. Ведь это же очень удобный способ донесения нужной информации до определенных людей. Zobaczcie na tą panią, no jak laleczka. Ona potrafi uwieść, dobrze się na nią patrzy. Słuchajcie, do tego jeszcze te efekty, te źreniczki. I co ona mówi tam? No jak chcesz mieszać, mieszaj skutecznie. Ona nawiązuje do Simpsonów i mówi, że to jest projekt prowadzony przez obcych, przez no, inoplanetan, można powiedzieć. Anuaki, pada ta nazwa, tak? Słuchajcie. No i co jeszcze? No ja powiem tylko, że to się wszystko dzieje w Alatra. Alatra to profesjonaliści, 4 godziny, ostatnio konferencja online. Ktoś to zrealizował, studia w Ameryce i łączność, tłumaczenie na kilkadziesiąt języków. Wszystko na żywo, wszystko online. Także obserwujmy ten ruch, bo to są po prostu dziwne miejsca, dziwne sytuacje, dziwny przekaz i można powiedzieć dziwni ludzie. Многие люди говорят о том, что ваше появление было предсказано в мультсериале «Симпсоны». Конечно, «Симпсоны» — это наш проект, мы его курируем. Ведь это же очень удобный способ донесения нужной информации до определенных людей. Жанна, скажите, пожалуйста, а будет ли в 2021 году контакт с анунаками? А в каком году он прекратился? Jako że projekt Bakcyl się kończy, bo już niewielu w niego wierzy, większość już wychodzi ze złudzeń, no czas na kolejne akty w tym dramacie, powiedziałbym, albo melodramacie, albo komediodramacie, tragifarsie, jak to chce. Słuchajcie, to od was zależy. Ja się ustawiam tu znowu w kategorii widza, z całym stoicyzmem, z całym spokojem, na dystans, choć mam troszkę może bliżej niż wy, żeby pewne rzeczy sprawdzić, zaobserwować, to bardzo się będę przyglądał temu, co się dzieje, bo Bakcyl skończył się, ale wygenerował ogromne możliwości na przyszłość, na teraźniejszość i potencjalną przyszłość. I być może 2021 odpali taką rakietę, o której się już mówiło w dużych mediach wcześniej, czyli najpierw druga fala, a potem UFO, które wywróci wszystko, zmieni kompletnie zasady gry. Żanna, nie mogę wam wskazać, jakie będzie się jutro? Nie, już nie mogę. Trumpa zostawiłem na koniec, bo i tym razem może być jak z tym Q. O, granie na emocjach, które się odbyło na przestrzeni półrocza przed wyborami, w ich trakcie i jeszcze teraz w Stanach Zjednoczonych.
pozwala nam spodziewać się naprawdę dużych emocji w następnych aktach. A nie wiem, czy pamiętacie, jaką szopkę odstawił pan papież ostatnio pod choinkę. Także 2021, nowy rok, ziemianie, przygotujcie się. Czekamy na materiał na kanale Alatra, żeby dotrzeć do całości, do szczegółów tej opowieści. Co to jest za nagranie, o co tam chodzi, o co kaman. Czy się z nami bawią, czy żartują, czy może faktycznie jest coś na rzecz. Żanna, a jest li Anunnaki wśród ludzi? Da, koniecznie jest.